gods taunt me with such riches just beyond reach. But perhaps not all. Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie. Tu gdzie skończyliśmy ostatnio właśnie jesteśmy, dotarłem do miejsca, bo zrespiło mnie gdzieś w tamtym kierunku, troszeczkę wcześniej. Widocznie tam był punkt kontrolny. Nie wiem jeszcze jak rozpoznać, gdzie jest punkt kontrolny, aby dobrze skończyć, żeby później nie nadrabiać drogi. I w tym momencie, no cóż, podejdźmy sobie tutaj. Chciałbym podejść z buta, ale nie mogę. Chyba to będzie punkt kontrolny, nie pamiętam właśnie. Bo zbicie tego coś kiedyś znaczyło, ale nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć, o co chodziło wtedy. Dobra, co my w ogóle musimy zrobić? Zerknijmy w opcje i zobaczmy questbook. Co tu jest do roboty? Zlokalizować Temple of Atum. Continue to search for a path. Ok, czyli trzeba znaleźć świątynię i trzeba znaleźć ścieżkę do czegoś tam. O, masz, spadłem. Dzień dobry. A ja nie wiedział. Ok, dobra, ja się spojrzałem w tamtą stronę. Tak jak wam mówię, o, tam jest coś, co ja chcę wziąć. A ja spadłem. Jestem za wysoko. I teraz pytanie, co ja mam zrobić, żeby tam zejść na spokojnie? Co, stamtąd zeskoczyć? Na dół? Ja bym chętnie wziął tamto, bo to mi się może przydać w przyszłości. Dobra, no nic. O, czekaj. Tu mam... Okej, żeby nie wleźć nigdzie. Tu nic nie było? Nie, dobra. Tu coś mamy. Bumerang? Nie. Kawałek jakiegoś ostrza. Broken sword. Okej. No i... Musimy przejść tędy. Tędy musimy wyjść teraz. Ciekawe, do czego to służy. Tam. Tam jest przycisk jeszcze. To jest skrzynia, która mnie interesuje. Co to w ogóle jest? Nie mam z nią interakcji, także nie odpowiem sobie na to pytanie. Tam to potrzebuję. Dobra, to spadniemy sobie tutaj teraz. Aha. Byłem zbyt blisko ściany i mnie wzięło, przeniosło. Nie mogę. Dobra. Nie mogę tu spaść. Pytanie brzmi dlaczego. Spróbujemy rzucić. Dobra. I co się wydarzyło w tym momencie? To spadło na dół. Ale co mi to daje? Nie mam pojęcia. Może będę mógł zejść po tym. Okej. To ma teraz ręce i nogi. Okej. Jestem już na dole. Otwórzmy. Zobaczmy. Mieszek. Jakieś monetami. Słyszę brzdęk. Przyda się. Dobra, wydaje się, że jestem na tej samej wysokości. Nie mogę tego chwycić. I pytanie, czy nie zabija samo zetknięcie z tymi monetami, czy tam po prostu było za wysoko? Nie wiem. Choć się domyślam. No cóż, spróbujmy zejść na dół. Nie mogę. Tutaj też nie mogę zejść, także jest zagadka. Nie wiem, co tu mam począć, żeby zejść po tamtą potionkę. Nie widzę z niczym interakcji. Oprócz tego, że muszę iść w tamtym kierunku. To nic mi tu nie mówi, niczego. Po prostu głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Nie mogę zeskoczyć. Przepraszam. No bym to chętnie wziął i chwycił, ale nie dam rady, za daleko jestem. Jest to dość ciekawe. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem.
Nic, dobra. Myślałem, że może będzie jakaś zagadka, łamigłówka, ale naprawdę jestem za tempy jak na razie na to. Nie przychodzi mi nic do głowy, jak mogę tam zejść, to w takim razie idziemy sobie stąd. O, ja myślałem, że się będę mógł wspiąć na górę, a tu lipa wyszła. Dobra, damy radę przejść. No to na razie potionko w takim razie. Tu nic tu po mnie. W takim układzie tam coś jeszcze wisi. Może to mi w czym pomoże? Jakbym wziął... Trafiłem pięknie. Ale co z tego? Jak to spadło, rozbiło się i nic mi nie zrobiło. Obok cię. No patrzcie, o, mogę zlikwidować. Ciekawe, czy coś w tym jest w takim razie? Tylko wbiłem. No. Ciekawe, czy coś w przyszłości znajdę w tych dzbanach. Póki co mało mnie tu już interesuje. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Co się dzieje? Chodźcie w takim razie. Okej, 62 życia. Także niewiele mi zabrali. Pytanie było, dlaczego ja byłem zablokowany w pewnym momencie. No dobra, nieistotne. Podnosimy. To może się przydać kiedyś. Głowa była. Tu sobie skoczymy na górę. Mocniejszym machnięciem też mogę. Nie, tu już nie mam interakcji. Sztylet. Znaczy fragment włóczni. Tak, fragment włóczni. Okej, to mnie już nie interesuje. Co my tu mamy jeszcze? Moglibyśmy pójść tam. I może tak też zróbmy. O, dzień dobry. Chwileczkę. Ja wszedłem tamtędy. Tu jest kolejne przejście. To zanim wejdziemy tam, bo nie wiadomo co tam jest, pójdziemy tam. Sprawdźmy. Tu nie ma nic. Kurde, ciekawią mnie. Skoro można to rozwalić, to może coś będzie ciekawego wtedy, kiedyś, w przyszłości. W środku. No kilka rozwalę, jeśli nic nie będzie, to sobie odpuszczę. Po prostu może jest taka mechanika, że można. O, kolejne drzwi. O, proszę bardzo. No i coś wypadło. Czyli jednak coś jest w tych dzbanach. Ale czy warto? Nie wiem. Zaprawdę wam powiadam, że nie wiem, czy warto. Dobra, zwiedziliśmy wszystko. O, coś upadło, ucho jakieś. Nie, tego nie chcę. Kiełbasa? Nie, jakiś bardziej orzech. No właśnie, jakiś owoc. Dobra, czy tak, tamte drzwi, czy tamte? Nedwerke fake. Dobra, pójdziemy tam, tamte się pierwsze otworzyły. A jeszcze tu w sumie coś jest. Jakiś szlam. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Nie chcę tam pływać. Idziemy. Zobaczmy, co się kryje za tymi drzwiami. Okej. Wychodzimy na powierzchnię. To może sobie odpuścimy. Pójdziemy jeszcze tutaj z powrotem. Bo najprawdopodobniej opuszczę już te komnaty. Zobaczymy, co tutaj na nas czeka. A bo tu w sumie mieliśmy przyjść. No właśnie, a tam jest wyjście, a tu mieliśmy przejść, czyli tu nas fabuła prowadzi.
Ja bym, kurde, poszedł w tamtą stronę jednak. No i jestem rozdarty. Ciul, idziemy z fabułą. Co będzie, to będzie. Dobra, ukończyliśmy. Dobra, i teraz, czy to będzie mój checkpoint? Bo zobaczcie, to nie, to nie będzie ten, to nie będzie to. Chyba, nie wiem. No może to będzie checkpoint, bo w sumie coś takiego też się pojawiło w tamtym miejscu, gdzie ja się zryspiłem. To może to będzie to w takim razie. No i znowu, coś tam leży, a ja nie mogę zejść. Jak po to wejść? To jest w ogóle pytanie. Nie ma znowu opcji. No nic, dobra. Więc tak. A wszedłem tamtymi drzwiami. Tu mam jeszcze jedno otwarte. Te są zablokowane i będą zablokowane. Pewnie w inny sposób trzeba będzie je odblokować. Dobra, popionka się przyda. Mam już ich 7, także już dobry wynik. Mocno satysfakcjonujący. Dobra, tu się coś otwiera, co to? No! I gave everything I had for the dial to get in here. Please let there be another one nearby, so I can get out. Aha, to co, czyżby mi się skończył tamten klucz? Czyżby się wyczerpał? Nie to. Niechcący, nie to, chciałem wyjść. Tu chciałem się cofnąć w inwent. No, klucz mi się skończył, nie mam. Nie, jest klucz, tylko pewnie ten wygląda inaczej niż ten, co mi jest potrzebny. Także, no, on wygląda inaczej. Ma inny kształt, także, no cóż, innym razem, kiedy indziej. Czyli te drzwi otworzymy sobie w inny sposób. Dobra, tu mamy do otwarcia, tylko za cholerę teraz nie widzę. Przepraszam, nie widzę nic, żeby to otworzyć. Tędy nie przejdziemy, no to na pewno nie tak nie zadziała. Trochę wysoko się wydaje. Że to się jeszcze nie uruchomiło? No tutaj zobaczcie, coś jest. Ciekawe, kiedy to się uaktywni. O, dzień dobry. O, jak mi wszystko jedno, że ty tak wyglądasz. Gili. No dobra. O, kolejny. Jaki ty słodki jesteś. Mój ci biedny. Palec ci w oko. No dobra, to jakiś Sphinx. Co ty tu robisz? The dial is the trap. Okej. Dobra. Gdzie mój miecz? Co tu się dzieje? Czemu ja nie mogę przecież wyjść? Oj, co ja tu mam? O, tu jest, dobra. Dobra. Tylko uderzyłem w ścianę, Znowu był jakiś. Całe szczęście nie za mocno. Okej, już widzę, gdzie jestem. Jest tak, no wszystko się uaktywniło. Oma. Dobra. To takie dość skomplikowane się wydaje. Okej. Dobra, coś się udało. O, dzień dobry. Okej. Czy
było warto po tym mieszek przyjść? Nie wiem. Choć się domyślam. Dobra. O! Się wzięło, wyłączyło wszystko. Spoko. Shouldn't be too bad. Dobra, wszyscy. Okej, zobaczmy co z tym kluczem moim. A, już się otworzyło, dobra. Się robi coraz to weselej. To trzeba przyznać. Dobra, tam musimy się dostać, bo jest skrzynia. Ja chcę do skrzyni się dostać, każdej. Tu są jakieś wrota. Tu coś jest. Gdzie? O, dzień dobry. Okej. Zapewne właśnie tak. Tylko ja chcę tam. Tak się boimy? Jeszcze mocniej? Nie. No. Myślałem, że mi się to wezmę. Jeszcze. Nie trafiłem. Nie, to tak nie zadziała. Myślałem, że może jak zerwę to, zetnę, to może coś się uaktywni, ale jednak nie. Dobra. Coś tam jest, ale tego nie podniosę na obecną chwilę. Coś czuję, że jak tędy przejdę, to tamtędy sobie jakś wejdę. Tam jest drabina, także myślę, że to tak zadziała. Tego właśnie. Tu kolejny psikus. Znowu gdzieś linę trzeba rozciągnąć. Tam trzeba linę rozciągnąć. Okej. Okay. No takie łamigłówki tutaj interaktywne, to one są świetne, jak wam powiem. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Nie widzę większego problemu. Świetna jest ta mechanika. Może rzucasz? I chodź. I masz z powrotem. Chyba taka mechanika była w jednej z gier tego od Sony. Tylko nie pamiętam jak ona się teraz nazywa. God of War. O właśnie. Się przypomniało mi. Kratos miał taką umiejętność. Ktoż ty byku? Get ready! Kurde, hej. Dobra, ja zapomniałem. Haha, się coś przyczepiło. Kawałek. Kawałek szponów. Dobra, przyda się. Dobrze, można rzucać na odległość. Teraz dopiero instynktownie to sobie wyszkoliłem w sobie coś takiego. Bo zupełnie o tym wcześniej nie myślałem, że przecież ja mogę rzucić tym toporem w kogoś, w przeciwnika. I tak właśnie. O, właśnie. Cokolwiek to jest i do czego to jest, nie mam pojęcia. Za daleko. Dobra, idziemy. Nie, świetne takie gry na VR-ze to ja chcę. Jak znajdę jeszcze coś, jakieś łamigłówki, to też sobie to kiedyś sprawdzimy. Tylko teraz tak, moje pytanie. Jak my co z tym? Aha, okej. Okay. Urwało się. Okej, okay, w czas i w porę w sumie. Wiecie, gdzie mam granicę? Tak, mam granicę w domu? Okej, okay, żebym nigdzie nie wlazł. Która się w te się... Okej, okay, zobaczmy. Cyk, się urwało, jak już jestem za. No i to mi pasuje. Teraz tak, czemu to się świeci? Czy to mi coś uaktywni? A jak? Aha, zdezaktywowało. Nie uaktywniło, ale dezaktywowało. Spoko, do czego jesteś ty? Zaraz się dowiemy.
na sam początek. Trzyma. Znowu jakiś fragment materiału. Ja myślę, że zaraz będziemy się ubierać, niedługo w sumie, nie tak zaraz. Pewnie, żebym zszedł na dół. A jak? No i dzień dobry. Z powrotem jesteśmy na dole. No i dobra, idziemy dalej w świat. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Klucz, ja o tym zapomniałem, że nie każde drzwi tak się otwierają. No i dobra, idziemy na górę. Leci. Myk. Ile życia? 60... 62, chyba z 70 startowałem. Także nie jest źle, nie jest źle. O, kilka zadań. A szkoda, że one są aż tak bardzo na lewo. Słabo je widać troszeczkę. Light. This once I will accept Ra's blessing. Znowu jesteśmy na zewnątrz. Our way is blocked once more. Jesteśmy na zewnątrz i teraz mnie ciekawi, czy nie warto się przypadkiem wrócić się do poprzedniej lokalizacji. Ciekawe, czy ja zjadę w dół w ogóle. No sprawdźmy to w sumie. Zjedziemy w dół. Dobra, może zobaczmy, co się kryje w tamtej, w tamtych drzwiach, co prowadziłem ja też na zewnątrz. Bo tam mi gra nie kazała iść. A my sobie pójdziemy, zobaczymy, na czym to polega. Zmęczyłem się, no niestety. Dobra, gdzie to było? To były chyba te drzwi. Tak, to były te drzwi i tam one były, okej. Tak też sobie pójdziemy. Ogólnie jest do wyboru, są trzy tryby gry. Ja o tym wcześniej nie mówiłem chyba. Jeden to jest pokaż mi historię w tej grze, czyli najprawdopodobniej bez jakichś mocnych udziwnień i mechanik zbyt trudnych, żeby nam tylko pokazać historię gry. Następnie jest zbalansowane, czyli przeplatane najprawdopodobniej, że dobiera się jakoś to samo z siebie najprawdopodobniej, nie wiem. No i trzecia, hardkorowa już, czyli dużo przemocy i dużo walki. Więc no, ja oczywiście sobie wziąłem pokaż mi historię. Okej, czyli dupa. Na marne tu. Wow! W porę, żebym przeskoczył. Ja w ogóle nie spojrzałem na tą ścianę, że ona tak działa. Tu mam drabinę, żeby zejść. Tam mam jeszcze. I pewnie na tym będzie koniec. Tam jeszcze coś mamy. Odwracam. O, proszę. Coś spadło, także weźmiemy to. Dobra, najpierw w sumie tu pójdziemy, weźmiemy to ze skrzyni. Well, that's done. Dobra. No, żeś mnie zaskoczył, chłopie. Oczywiście ja mogę zmienić te poziomy trudności w każdym momencie, w każdym czasie. Dodatkowo jest jeszcze... Co to? Okej, SkyDisk. Jest jeszcze opcje, są jeszcze trzy opcje chodzenia. Trzy opcje szybkości, bo ja teraz to tak sobie truchtam w sumie, bo nie wiedziałem, jak będę reagował. Jest jeszcze druga opcja, która delikatniej szybciej chodzi. No i jest kolejna, która już biega. Przynajmniej tak to ja o tym myślę. Bo mam już 8 potionek. To spadamy stąd. Aha, ej, to chyba rozumiem, na czym polega, że ja jestem teleportowany. Teraz tak, jak ja się chwycę tutaj, to jestem teleportowany na dół. Jeśli ja się chwycę tu... Aha, to spadam w dół, okej. Nie o to mi chodziło. Bo tak jak teraz zobaczyłem, że jak chwycę tutaj, to jestem teleportowany na górę, ale jeśli chwycę tu, to mogę wejść manualnie. Okej. Dobrze, że nogami nie trzeba przebierać. Całkiem byłaby magia. Dobra, tam już byłem. W sumie tu już nie ma po co iść i po co krążyć. Nie widzę tu nic więcej ciekawego, także szkoda, że wcześniej tu nie przyszedłem. Nauczka na przyszłość, że w razie jeśli historia mówi idź tam, to ty idź w przeciwnym kierunku, bo coś może na ciebie czekać. I to jest pewnie ślepa uliczka. Także wracamy się z powrotem.
Przepraszam was, ale coś mnie męczy. Dobra, teraz już idziemy razem z tą fabułą. Dobra, zmęczył się znowu. Jeszcze trochę nam brakuje do drugiego poziomu i może jakieś skill points nam wpadną, żeby sobie poprawić tą postać. Ciekawe, co w ogóle będzie można poprawić w tej postaci. Znowu zmierzamy na górę, tam gdzie już byliśmy. I wychodzimy z tych komnat. Także no, pojawia się nam trochę kolorowy, bardziej kolorowy świat. Jasny, jaśniejszy. I mamy checkpoint, czyli to są moje checkpointy. Nie będę się silił na czytanie tego, żeby nie kaleczyć języka. Także proszę bardzo. Dobra. I get it. Personal space. No. Tego mi się przyszły. Włączyło. Mówiliście mi, że chciałbym to wyłączyć. O. Cholera, jak to wyłączyć? To mi przeszkadza, delikatnie mówiąc. O, właśnie. Dobra, trochę trzeba się nakrążyć. At last. Level drugi, dobra. Nadal mam broń. Dobra, mamy do wydania punkty. A ja nie mogę się poruszać. Nie wiedzieć czemu. Dobra, w takim razie trzeba wydać te punkty. Okej, okay, idziemy, zobaczmy, co tutaj jest pięknie się rozwinęło. Co tu mamy? Abraxas. Okej, okay, skill tree. Aha, tu mamy do wyboru, to są zablokowane. ...12% szansy... ...do 30% bonus? Co? Tak? Nie bardzo rozumiem, ale no cóż... Aha, tutaj zwiększamy obrażenia, kiedy nasz przeciwnik jest... ...słaby. Najprawdopodobniej o 20%. No nie wiem, bo to chyba będzie pierwszy poziom, więc nie bardzo właśnie rozumiem, bo jest plus 20, plus 35 i plus 50. Czy to jedno się ulepsza na trzy poziomy? Ciekawe. Tu będziemy mieli... jakiś bonus do zniszczeń, jeśli będziemy atakować używając Backhu Spin? Nie, nie wiem, co to jest w ogóle. Nie to kliknąłem, nie to chciałem. Chciałem B nacisnąć. Jeszcze się nie nauczyłem inwentury. Zobaczmy w ogóle, jak to bronie moje się... jak... Aha, tu mam bronię? O, właśnie. Jak to się nazywa?
Okej, okay, a to? Aha, czyli to jest mój miecz i on się tak nazywa. Okej, okay, rozumiem już teraz troszeczkę więcej. Oj, znowu nie to. Dobra, jeszcze raz. B. No, dobra. Co tu jeszcze mamy? Jakąś furię, co będziemy mieli. Coś do naszego toporka. Okay, dobra, w nosie, bierzemy to. Czyli tak, mamy 12%, to jest pierwszy poziom i jeszcze dwa poziomy są. Na drugim poziomie dwa punkty, a pewnie na trzecim trzy punkty będą potrzebne. No spoko, dobra, to już coś wiemy. Już coś jest bardziej przejrzyste na ten moment. Dobra, będzie można stąd wyjść. Mapa, w ogóle mapa to jest kozacka. Bardzo mi się ona podoba. Naprawdę szkoda, że tego nie ma po polsku. To by była niezła sprawa. Naprawdę niezła. Można fajnie to obracać. Jest wschód, zachód, północ, południe. Pięknie wykonane w ogóle w 3D. Dobra, wychodzimy stąd. Questbook to nas w sumie nie interesuje. Wszystko wiadomo. Gra jest dość mocno przejrzysta. Więc cyk, cyk. Przeraziłem, co za ciort. Dobra, musimy się dostać tam na górę. Tu będzie trzeba to aktywować, ale to z tym się zajmiemy później. Najprawdopodobniej znowu będę musiał się przenieść i być duchem. Tak coś mi się wydaje. To znowu będzie mi potrzebne, będę się spuszczał po linie. Do bata? Co tutaj po tym chodzić mogę? Dobra, to nie jest głębokie. Po kostki. Także spoko. Ile mam? 80 już zdrowia. Z 70 awansowałem na 80. Dobra, oj, przeskoczyłem. Okej, także chyba trzeba się zamienić w duszka. Coś tak mi się wydaje. Bo nie bardzo widzę możliwości i sposobność do wędrowania gdziekolwiek. Ciekawe, czy będę widział coś więcej, jak się w ducha zamienię. Najpierw może to aktywujemy. Bo coś mi się wydaje, że chyba tak trzeba postąpić. Tak chyba było w poprzednim, nie? Czy w poprzedniej części, jak tam byliśmy, że też najpierw aktywowałem, a dopiero później w ducha się zmieniałem. Oj, właśnie o to chodziło. Dobra, hold Y, więc idziemy. No fajnie, fajnie to wygląda. Let us give you divine reach. Extend your hand and will an object toward you. Tam jest jeden, czyli tu trzeba będzie pozaczepiać w te miejsce. Albo tu i coś będzie uaktywniać. Okej. Okay. Jest platforma. Proszę bardzo, tutaj do jednej skrzyni, tutaj do drugiej skrzyni, ale jak wejść na górę? To jest w ogóle zagadka. Czy to sobie daruję? To jest... O, proszę. Czyli to już jest bardziej przejrzyste. No okej. Okay. Czyli tak, tu będzie do najwyższego, a tam będzie do niższego poziomu. W porządku, w porządku. Czyli tu wiem, jak się dostać. Tylko jak się dostać tutaj... Ups. Tu coś jest? O, tu coś jest? Co tutaj jest? A ja tam nie mogę wejść. A, figurka jakaś. O, proszę bardzo. Pochowali figurki. No dobra, tylko jak się dostać? Tam są drzwi. Tam są drzwi. Okej, okay, czyli najpierw trzeba się dostać tutaj, drzwiami jakoś sobie przejdę gdzieś, cholera wie gdzie, znajdę się tam. Czyli najpierw musimy się przenieść tutaj na platformy. Najpierw środkowa. Znaczy nie, w sumie najpierw... Najpierw zrobimy tę O, kolejna figurka. No, dzień dobry. Coś tu jeszcze? Coś tu jeszcze? Dobra, musimy się przenieść. Najpierw na tą platformę. Z tej platformy wchodzimy tutaj. Później stąd.
Schodzimy na platformę znowu, platformę obniżamy, schodzimy tu, przechodzimy na następną platformę, do góry. Zobaczycie. Co? Aha, dobra. W porządku, w takim razie, ziomek, wracamy do żywych. Teraz tak, gdzie to było? Prawa, lewa, tam biegniemy. Okej, już jesteś zmęczony, spoko. Dobra, teraz jedziemy, tu zaczepiamy i wracamy. I tak, tutaj trzeba też się dostać. To w sumie możemy sobie uaktywnić na zaś, na kiedyś. Dobra, spuściło się na dół, spoko. Weźmy to, aktywujmy od razu. Easy. Tam to się wzięło, przekręciło. Aha, bo do tej pory widocznie nie mogłem z tego korzystać, na to by wychodziło. Tam jest kolejne coś do aktywacji na górze, także zobaczymy, do czego to mnie poprowadzi. Teraz musimy tu wrócić. Dobra, teraz to. Przełożymy tu. Dobra. Wszystko jest cacy. Idziemy sobie otworzyć skrzynkę. Opionek może się kiedyś przyda, może nie. Wracamy znowu. Teraz z powrotem. Cyk, cyk. O, masz. Wracaj tu. Wracaj po prostu. No. Bez takich manewrów. Dobra. To też nam się może przydać. Spoko. Okej. O. Mam wrażenie, że coś tu będzie na mnie czekało. Albo i nie. Oj, przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, wybacz mi. Tu widziałem, że ci to zostawili, ale... Śpij spokojnie, nie? To jakby co, to inne. No i co? No i co? Kurde. Oj, kurde, gdzie ja chodzę? O! O, tak, teraz lepiej będzie. Czekaj, ja się odsunę, bo mam granicę. Pozwól mi się otworzyć. Pozwól. O kurde, nie mogę. Co tu się wyprawia? Mówię. A, bo tu się... Pobudzę zmarłego. O, myślałem, że to zepchnę po prostu. O. Here we go. No to here we go. Dobra. Dość fajnie to by wyszło. Przyda nam się. No jeśli na wyższym poziomie trudności więcej tego się dzieje, byłoby to ciekawsze. Nie powiem, że nie. O, niski poziom naładowania baterii. Także, no moi mili, musimy się pożegnać. Musimy się niestety pożegnać. Znowu w coś wlazłem, no co poradzisz. Takie nogi koślawe. No fajnie było, może jeszcze pójdziemy kawałek. Gdzieś może checkpoint jakiś złapie. Chociaż w to wątpię. Także kurde, myślałem, że tędy przejdę do tamtych drzwi. Ale niestety nie. Dobra, moi mili. Na tym zakończymy dzisiaj i spotkamy się w tym samym miejscu, bo tam jest checkpoint. Spotkamy się w tym samym miejscu następnym razem i będziemy rozmyślać co i jak. Póki co, żegnam się z wami. I do następnego. Trzymajcie się.